Dzień dobry wszystkim, witam Was w dniu dzisiejszym. Jestem teraz jeszcze w domu, ale za chwilę się zbieram, ponieważ jadę na wieś do Czerna Teś. Tam czeka na mnie Anna, Kalim, spędzili tam cały tydzień, a ja byłem tutaj sam w domu. No i co, trochę się stęskniłem, nawet więcej niż trochę. Zrobiłem sobie kawkę, którą będę sobie jeszcze popijał. Jest poranek, sobota, jak nagrywam tego dzisiejszego vloga. No i chciałem Wam tak pokazać, jak będziemy spędzać weekend, jak będziemy spędzać czas. Ostatnio przez jakiś czas nie nagrywałem takich w ogóle vlogów, co się działo w ciągu tygodnia. Realizowałem jakieś filmy, które pojawiały się w różnych tematach. No i tak to gdzieś wyglądało. Ale dzisiaj jestem zmotywowany do tego, żeby właśnie Wam pokazać, jak spędzamy weekend, jak to wszystko będzie. No i tyle właściwie, tak? Pierwsze co, jem jeszcze śniadanie. Zbieram się, pakuję rzeczy do samochodu, muszę jeszcze podjechać na stację, no i co? I trzeba ruszać w drogę. Zapraszam Was na dzisiejszy film. No i co? Wychodzę już z domu, idę do samochodu, mam parę bagaży ze sobą. Wziąłem między innymi też chleb, który upiekłem wczoraj wieczorem, także bardzo dobry, z takiej mąki pełnoziarnistej. Myślę, że będzie smakował wszystkim. Skosztowałem tylko troszkę na wieczór z takim roztopionym, ciepłym masłem. Także było naprawdę smacznie w plecach. No i co, wsiadam do samochodu. Jak się to mówi, mam dużo pinkli. Możecie napisać komentarz, czy znacie takie określenie jak pinkle? Nie wiem, tak się kiedyś mówiło. Nauczyłem się tak mówić, że na bagaże to po prostu można powiedzieć pinkle. Tak to wygląda. Jest ta moja biała Julia tam, czy nie ma? No chyba jest. Tutaj jest moja biała Julia. Już otwieramy. No i wsiadamy i jedziemy. Dobra, czas ruszać. Wiecie co? Wziąłem sobie w ogóle kubek z kawą, ale nie będę nagrywał porannych rozmów przy kawie. Odcinek, który będziecie oglądać w poniedziałek, już się zdążył pewnie pojawić, zanim ten vlog powstał. Tak to jest. Taka gdzieś jest magia YouTube'a. Pierwsze co? Muszę jechać na stację, żeby zatankować gaz. LPG. Lepszy power gamoniu, chciałoby się rzec. No i co, jedziemy teraz. Jestem zatankowany. Muszę Wam powiedzieć, że jak to jest? Rumuńskojęzyczni politycy, co byście zrobili, że ten gaz jest tańszy? Tankowałem po 4,10, teraz jest 3,47. No ja się cieszę, że jest taniej. Ja się cieszę, ale co, czyli da się zrobić taniej? Da się zrobić, nie? Da się, tak? Tylko trzeba chcieć. Nie wiem, ile kosztuje teraz paliwo, gaz ogólnie w Polsce. No ale jest różnica teraz tankować o te 60 groszy taniej. Jest duża różnica, naprawdę. Także ja jestem zaskoczony pozytywnie. Oczywiście nie jestem ani trochę wdzięczny rumuńskojęzycznym politykom, bo ta cena jeszcze mogłaby być niższa. Jeszcze by mogła być, jakby chcieli. Jakby nie było podatków tyle i tak dalej. No ale dobrze. Jest jak jest. No. Jakoś można lepiej teraz funkcjonować, jak jest po prostu ciut taniej. Dobra. Jedziemy w trasę. Będę się odzywał jeszcze na poszczególnych etapach trasy. Jak będę właśnie jechał. A na razie musimy gdzieś tutaj w prawo odbić. Mam GPS-a ustawionego i 135 km, patrzcie się, gość się tu zatrzymał, a wysadzał ludzi jakimś busem. 135 km, 2 godziny jazdy równe. Także tak to jest, moi drodzy widzowie. Mam nadzieję, że zostaniecie tutaj ze mną oglądać tego dzisiejszego vloga, że będzie dla Was interesujący. Dobra, Rafałek się na razie skupia troszkę na tej jeździe. No już pół godziny drogi za mną, także nawet ta trasa leci. Ja jestem przyzwyczajony jeździć i teraz jak wyjeżdżam właśnie z Popeszti-Lordeni, odkąd tutaj mieszkamy, to inaczej jeździmy. Nie da się jechać już za bardzo autostradą, tylko trzeba jechać takimi wioskami, ale też jest dobra droga. Nie ma co narzekać. O, jaki dziadek tam, o mało nie spadł z roweru, widziałem. Za chwilę Wam też odwrócę kamerę i pokażę też, jak wygląda tutaj okoliczna wioska, którą jadę, to swoją drogą. No ale tak ogólnie chciałem się odezwać, powiedzieć, jak przebiega właśnie moja droga, moja trasa. Jest naprawdę dobrze, nie ma co narzekać, jest ładna pogoda.
nie jest słonecznie, jest pochmurno, ale to fajnie, bo nie jest przynajmniej gorąco. Także tak to jest. Ile jeszcze mam? Godzina 27 minut i 108 km. I przejeżdżam właśnie taką wioską. Tutaj będzie zaraz znak stopu, także trzeba będzie się zatrzymać ładnie. No i skręcamy zaraz w prawo. Zaraz zobaczymy, jak tutaj będzie tą główną drogą i ile kilometrów tamtędy będę musiał jechać. To się za chwilę okaże. No jedźcie już, panowie i panie. Nie wiem, czy tam prowadzi jakaś pani, czy tylko panowie. Nie wiem, nieważne. Trzeba teraz skręcać. No, już mi zaczęły pikać czujniki parkowania, bo byłem zbyt blisko tego kierowcy. Dobra, jedziemy. Ile? 35 km teraz tą drogą. No, no to tak to się przedstawia teraz. Tutaj trzeba uważać, bo raz na czas stoją jakieś patrole policji. No to nie można po prostu jechać zbyt szybko. Pilnować się z tą prędkością i z czym? I z kamerowaniem, żeby mi któryś nie powiedział zaraz, że filmuję i ten, i jeżdżę, tak? Prowadzę. Także tak to wygląda. O, i piękny znak Viteza. I UCIDE tam prędkość zabija, także tak to jest. O, ograniczenie do 80, no. Także i widzicie, jak to wygląda też, takie pola, taka byle jaka okolica tutaj jest, nie jest tutaj na pewno zbyt uroczo czy też ładnie, po prostu takie pustkowia i nic tutaj nie ma ciekawego. Odezwę się do was oczywiście później. I jestem, dojechałem na wieś, jestem teraz w Czernateś. Zobaczcie, jak to wszystko tutaj wygląda. Za mną są pomidory. Tutaj w tym, kiedyś co wam pokazywałem, tu był kiedyś kurnik, ale teraz już nie, teraz już tu rosną pomidory. Odwrócę się, to zobaczycie. Tak to wygląda. Zaczynają sobie tutaj rosnąć pomidorki. Jeszcze są zielone, te jak te, no ale z czasem będą na pewno już też gotowe jakieś do jedzenia. Czerwone. Co my mamy? Prawie połowa czerwca, także no tak to wygląda. A tutaj po drugiej stronie rosną ziemniaki. Ziemniaki, czyli kartofi po rumuńsku. Podróż była dobra, przebiegła spokojnie. Już nie nagrywałem gdzieś tam w drodze, bo po prostu nie było czegoś takiego wartego nagrywania. Nic ciekawego w trasie się nie działo. Najważniejsze, że zajechałem sobie spokojnie i nie było żadnych problemów. Nie zatrzymała mnie też żadna policja, także było spoko, jeśli chodzi właśnie o moją podróż. Widziałem się oczywiście z Anną, z Karimem, ale on teraz usypia, więc na razie go nie nagrywałem i będę mógł go wam pokazać dopiero później. Jest plan na to, żeby zrobić dzisiaj oczywiście jakiegoś grilla. Tata Anny tam kończył robić jakieś rzeczy, trochę mu pomogłem gdzieś tam przesuwać drabinę, bo ma taką ciężką jeszcze z epoki komunizmu i Czałczesku, stalowa drabina, tak? I mu pomagałem ją przestawiać i za chwilę też napijemy się jakiejś cujki regionalnej, zrobionej właśnie z tego, ze śliwego. Widzę, że tutaj mają zainstalowanego grilla. Nie wiem, czy go będziemy robić w tym miejscu akurat, czy nie. Chyba tak, tak mi się wydaje. Zobaczymy, jak to wszystko będzie. No nic, ja się cieszę, że przyjechałem. Jest fajna pogoda. W Bukareszcie było pochmurno, a tutaj jest słonecznie. Ja już przebrany jestem oczywiście na wiejsko, wiejskie ubrania, jak się to mówi, wiejska koszulka, wiejskie spodnie jakieś tam takie, także żebym się czuł po prostu swobodnie i mógł tutaj gdzieś sobie funkcjonować i robić cokolwiek. Nie przejmując się, że się ubrudzę, jak się to mówi. Brud to szczęście. Dokładnie tak. Także tak to wygląda. Idę teraz do taty Anny. O, tutaj jest jeszcze Kicia. Kicia tutaj sobie leży w cieniu. Kici, 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 kici. A, koty tutaj reagują na pis, 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 pis. Ale nie pis ten, który rządził u nas. Także idę do taty Anny, może napijemy się czegoś dobrego na rozpoczęcie tego dzisiejszego dnia. Zobaczcie jeszcze, jakie kurczaczki tutaj są. Normalnie rosną już, bo ostatnio byłem, to były naprawdę takie malutkie, a teraz takie są duże. A tutaj jest piesek Cabroli. To ostatnio miał biedny wypadek, bo auto tutaj potrąciło, jak Anna otworzyła bramę i wyszedł, ale na szczęście nic mu się takiego nie stało i biedna psina przeżyła, tak? Przeżyłeś, Cabralito?
Tak? Dobrze. Mały pies, potem mały. Tata, suchru. Pruna. Cujka de pruna, tak. Pijemy właśnie cujkę razem z tatą. I tutaj mamy właśnie w kieliszkach. Będziemy sobie popijać, także... No rok. No rok co na tatę. Będzie szot, czy nie będzie? Po polskiemu szot. Kynele. Mhm. A sobie, Kabral, ale tam. A tam piesek sobie chodzi, Kabral i to. I proszę, kto tutaj przyszedł teraz? Kto tutaj jest? Jest mały dzieć, jest mały Karim, który sobie próbuje usnąć. Jest moja Anna, za którymi się stęskniłem bardzo, tak? Tęskniłaś, Anna? Tęskniłaś za mną? Do you miss me? Yes, of course. Tak? Pokaż tego dzidzia, Jaki Karim. No jaki Karim. Gwiazdor. Jaki gwiazdor mały. Jaki sobie śpi, da. Tutaj są moje miłości. Anna mówi, że ręczniki. To jest przecież życie na wsi. To jest normalne, że tutaj musi się coś suszyć. Po to to jest. Tam są Karima jakieś ciuszki. Proszę bardzo, tam się suszą śpioszki. Jakaś skarpetka jedna. Jedna czy dwie? Doj? Soszety? Tak? Skarpetki? Jaki mój mały Karim taki. Chyba już usypia. Mały dziś. Tak, i z dziadkiem. Z dziadkiem tutaj, no. Z dziadkiem będziesz. Tata jest to bunik? Da. Da? Și iubește te Karim? Iubește pe Karim mult, mult vieții pe Karim. Ce mic băiat, da? Mic băiatul. Mały chłopiec, dokładnie tak. I proszę, tutaj jest Karim teraz z siostrą Anny, z Nicoletą, która bardzo się wstydziła, żeby być na YouTubie. To jest jej pierwszy raz Nicoleta na YouTubie. Jakie jaja, normalnie. Niko tak się wzbraniała, żeby nie być w filmie, żeby nie być we vlogu. A teraz Anna powiedziała, weź sfilmuj ją, tak, sfilmuj moją siostrę, żeby tutaj była z Karimem na YouTubie. No i jest, faktycznie jest. Także to jest Nicoleta. Przedstawiam wam Nicoletę. Nicoleta, czyfać. Binem. Da, stał ku bebele. Da. Și ce vrei, ce vreau să spunem? Pentru vizionari? Karim doarme? Sporei. Hrapie, tak? Hrapie Karim. Ana tu. Ana, ce frumos se vede. Ana tutaj tak przestawiła trochę kamerę, żeby było widać winogrona, no. Co on trimite și mie filmarea asta. Karim, like, se to sleep outside. Proszę bardzo, jakie tutaj nóżki małe. O, skuzę. Nóżki, tutaj taki mały dzić. Taki mały dzić z cumelkiem. Ku Suzeta z ciocią. Ciocia Nicoleta, pierwszy raz na YouTubie. Przedstawiam wam właśnie Nicoletę. Proszę bardzo. Tak, a tutaj jest Anna z mamą. Anna z mamą, dobrze. Mama cię będzie wiedziała, że będzie na YouTubie. I trochę ją pokłamie, ale będzie trochę, żebyście zobaczyli, jak wygląda mama Anny. Tutaj właśnie ona stoi razem z nią. Ja sobie tutaj przycupnąłem przy stoliczku, zjadłem sobie troszkę chleba, który upiekłem. Ten chleb już jest zrobiony z feuille de gras, czyli z takiej mąki pszennej, tak? I ona jest pełnoziarnista. Zobaczcie, jak wygląda taki chlebuś czarny z szynką. Tutaj Anna mi dała szynkę i serek taki topiony, także naprawdę coś dobrego. Trochę przełknę, żeby zjeść, tak? Czasami są takie vlogi, że ktoś je i po prostu tak to wygląda. Mam kompot. Kompot zrobiony z wiśni, ciresza. Też dobry, popiłem sobie troszkę ciresza, czyli wiśnie, ale można też powiedzieć tak samo na czereśnie. I co ma Rafałek jeszcze? Cujka bardzo dobra. Z tatą sobie pijemy. Widzę, że tam tata zaczął przygotowywać drzewo na grilla, także będziemy niedługo rozpalać. No i będzie się działo. Będzie dzisiaj naprawdę fajnie w Czernateś. Norok, na zdrowie.
i skol po szwedzku. Zobaczcie, co mam dobrego. Mam tutaj czereśnie, czereśnie. De la Piazza? No, no. No, de la Piazza. From country. Tak? No. Skąd? Skąd? From some neighbor. A od sąsiada, z drzewa, normalnie czereśnie. Takie czereśnie, odbijam się cójką. Tak wyglądają. Mm. Słodkie. Naprawdę dobre. Naprawdę dobre. Ona mówi, że jest sezon na czereśnie, także... Ma rację, dziewczyna. Ja zrobiłem w zeszłą niedzielę dżemy z truskawek, także czekają na nas zrobione właśnie w Bukareszcie. Co mogę powiedzieć? Nie wiem, co tutaj sięgnąć pierwsze. Może troszkę tego chlebusia z serkiem topionym i szynką. Coś dobrego. I na rok, na zdrowie, cójka. Naprawdę. Pyszne rzeczy. I tu jest moja Anna w końcu przytulona do mnie, taka stęskniona, taki mój jup, taki mój... No, oczywiście tęskniłem za tobą, bardzo, bardzo tęskniłem za moim jupkiem. No troszkę odpocząłem, tak? Nie ma co ukrywać. Ty jesteś zmęczona, tak? Tak na cójko? I smell like cójka. Maybe you can stay with Karim later. No, zostanę z Karim, tak? Zostanę oczywiście, a ty możesz sobie później spać. Na razie będziemy robić z tatą grilla, tak? My co będziemy mieć dobrego na grilla dzisiaj? Sausage from country. Kiełbaski, powiedz. Kiełbaski. Będzie micz? Kiełbaski made in home. Zrobione w domu. Tak, kiełbaski zrobione. Micz, tak? Co będzie jeszcze? Carne de pork. Wieprzowina, powiedz. Wieprzowina. Kurczaki. Kurczaki będą? Kurczaki. I co jeszcze będzie? Ze wsi kurczaki? Jakie? Jubi, mały kochany. Kurczaki ze wsi. A ty jesteś kurka ze wsi, czy nie jesteś kurka ze wsi? Nie. Ty nie jesteś? Dziewczyna ze wsi. Jesteś dziewczyna ze wsi, tak? Jaka moja dziewczyna ze wsi? Kto tam przyszedł? Ktoś czy nie? Nikt nie przyszedł, wydawało mi się, bo tak huknęły drzwi tam. Wejściowy chyba wiatr po prostu duży wieje. Chodź mi little my eyes. Dlaczego? Oko cię boli? Które? A, jaki biedny jub. Zmęczony, taki zmęczona moja mała Anna. Takie moje miłości zmęczone. Karim śpi, tak. Śpi tam u ciotki na... Tak, pokazałem kurczaki. You have one little. Ale mogę jeszcze pokazać, jeszcze raz, żeby widzowie zobaczyli. Buziaki. Pokażę wam te kurczaki, żebyście zobaczyli jeszcze raz. Ja już je pokazywałem dzisiaj, ale zobaczcie, tutaj są właśnie takie kurczaki. Biegają sobie tam, biegają. Anna je próbuje tam, nie wiem co próbuje zrobić, przepędzić w jedną stronę. Także tak to wygląda. Takie kurczaki, takie. Biegają sobie tutaj, zobaczcie jakie kurki. How many chickens we have? Tata chce spójrz, tam dajcie. Anna się tam zapyta. Taty? 36. How many? 36. 36, 37 kurczaków. No to... To jest ich trochę. To jest ich trochę, naprawdę ten. I tutaj mamy drzewo przygotowane, które będzie też na grilla. Idziemy za chwilę rozpalać, dokładnie tak. Co ten tata robi z tymi kurczakami? Jaki kurczaczek mamy? Przemik, jaki mały kurczaczek, jaki mały kurczaczek. Zobaczcie, jaki mały kurczaczek. Zobaczcie, jaki mały kurczaczek. Jaki mały kurczaczek. Tak, tak. Laserzos, tak. Znaczy, zostawić go na ziemi. Po prostu zostawić go. Taki mały kurczaczek. Taki mały jak kanion, tak? Takie kurczaki. I tam jest ich reszta. Dokładnie tak. Dokładnie tak. No i co? Zobaczcie. Grill się rozpalił. Pali się żywy ogień w Rumunii, żeby, ja jeszcze jem sobie dalej tą kromeczkę, żeby zrobić grilla, to musi być po prostu żar, czyli całe to drzewo, które tam jest z tyłu,
Ona musi się wypalić, musi być taki węgiel drzewny się z tego zrobić. Będzie żar i dopiero wtedy będzie można kłaść coś na grilla. Także tutaj rytuał przygotowywania grilla jest naprawdę taki specyficzny, jeśli chodzi o ten kraj, jakim jest Rumunia. Naprawdę ludzie serio do tego podchodzą, mają takie tradycje i tak jak mówię, ale gorąco tam, ale gorąco. I tak jak właśnie chciałem wam pokazać, musi się to wszystko wypalić. Będą takie węgliki, to wtedy będziemy dopiero kłaść coś na grilla. Ale widzę, idzie jeszcze tatany i niesie jeszcze więcej drzewa. Za mało drzewa? No a wem premult lemne? Żar de lemne. Żar de lemne. Czyli musimy po prostu zrobić żar z drzewa. Lemne to znaczy po prostu drzewo. Zobaczcie, tam tata będzie widać. Takim patykiem jeszcze przesuwa te drzewo na grillu, żeby się przepraszam, ułożyło. Jaki żar. Ale płonie tutaj na grillu. Naprawdę ja się tak cieszę, że robimy grilla. Tak się cieszę, że robimy grilla. Naprawdę fajnie. Jeszcze dołożymy trochę pewnie drzewa, żeby było więcej żaru. O tak, właśnie tak. Dołożymy. Tatany. Dołoży jeszcze trochę. Jeszcze trochę. Da. Patrzę majmult żar, da? Da. Żar jest foarte important. Da? Da, facem fum. Robimy dym. Jaki dym. Aż mi poszło do nosa normalnie. Da. Trzeba uważać trochę. Bo aż dym poleciał nam po prostu do oczu i do nosa. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o grillowanie na wsi. Naprawdę atmosfera jest zacna. Chyba idę przynieść trochę cujkę, żebyśmy sobie trochę popili. Mamy cujkę, także pijemy nasze zdrowie. Na zdrowie. Norok. Wspólne na zdrowie. Limba poloneza. Na zdrowie. Na zdrowie. Na zdrowie. Na zdrowie. Norok. No da, norok. Na zdrowie. Na zdrowie, dokładnie tak. Na zdrowie, na zdrowie. Dokładnie. Similarka Limba Rusja. Limba Rusja jest Lafel. Lafel. Lafel, na zdrowie. Pojedam. Da. Da. Oparli Slawy. Da, da. No. Limba Slawia. Tak, słowiańskie języki. Także tak to wygląda. Pijemy sobie tutaj cujkę. Naprawdę coś na pysznego. Zdrowie. Na zdrowie. Na zdrowie. Na zdrowie, na zdrowanie. Na sigur. A, zobaczcie, jak się pali green. Aute. Da, da. Aici facem grătar pentru Karim. Tak, robimy, tata mówi, robimy grilla dla Karima. Karim będzie jadł. Karim nie będzie jadł. Micz nie będzie jadł mięsa, ale będzie jadł cycany, tak? Karim se menęg de la Ana, de la Ana, da. De la syn. De la, da. Karim mănâncă prin Ana. Da, mănâncă de la Ana, mănâncă de la Ana. Facem grătar, facem grătar, facem... Foarte bun. Ce avem, tata, pentru grătar? Spune, ce avem pentru grătar? Mici? Avem mici, friptura de porc. Friptura de porc, da. Friptura de pui. Friptura de pui, tak. Da, pui crescut în curte. Oh. Da. Avem multe, multe variante. Multe variante. Multe variante, bine. Da. Bună. Da. 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 Da, da, și cârnați. Mamy jeszcze kiełbaski zrobione w domu przez tatę. Tufakut, da? Da. Da, tufakut, da. La casa, da. Także będziecie widzieć później, jak będziemy po prostu grillować. Chciałem wam jeszcze pokazać, jak wygląda tutaj widok na ogród. Tu jest ta szklania, w której są pomidory. Naprzeciwko widać takie wzgórze, bardzo ładne miejsce. Jest teraz zielono, ponieważ zakwitło. Jeśli chodzi o tą porę roku, jaką mamy tutaj właśnie w Rumunii, w Czernateś i tak to się przedstawia. A tutaj jest właśnie palący się grill i tak to
wygląda. Tak się będzie robił za chwilę żar i będziemy mogli sobie tutaj kłaść coś na grilla, a Rafałek ma oczywiście szklaneczkę, kieliszek cujki. Grillujemy sobie, jest taka fajna atmosfera. Tutaj jest tata razem ze mną, napijemy się czegoś? Norok? Norok. Norok. Na zdrowie. Na zdrowie, brawo, po polsku. Tata wspomniał po polsku, był. Pijemy. Bună țuica de prună. Bună țuica de prună. Dobra țuica. De la România. Tak, z Rumunii. Prosto z Rumunii. Z Rumunii, z Buzău, z Czernatești. Dokładnie tak. Czernatești. Facem mereu. Dokładnie tak. Anul ăsta facem de prună. Uh-huh. Sunt ceva prunișoare, poate ne ține Dumnezeu. Da. Facem. Ce facem? Poate facem vreo 50 de litri măcar. A, 50 de litri? Măcar. A, la mai mult? 50 litrów. Cum? 50 de litri, da? Da. Și pe când este... Acum 2 ani am făcut 170 de litri. 170 de litri? Da. A, și tata ne zăgă 150 litrów țuică. Da, da. Când am, tak? Când am cumpărat eu livada, uh-huh. Am făcut 600 de litri. 600 de litri, da? Dai seama, 60 de deca. 60 de litri. Și da. Tu făcut de la prune și de la struguri, da? Numai de la prune. No, doar de la prune, da? Și tu făcut de la struguri la fel, da? La struguri acum 2 ani am făcut, făcut vreo 350 de litri. 350 de litri? 350 de litri zoveu tata Ane. Țuichi z vinogron. Anul trecut nu prea s-au făcut. Uh-huh. Uh-huh. Tak, a teraz zrobił po prostu ze śliwek. Recordul a fost acum 20 de ani. 20 de ani, da? Nu, 25. 25? De ani, când am făcut 600 de litri. Od 25 lat robi deci po prostu țuichi. Am mai făcut, așa da. Uh-huh. La 2-3 ani, cam 100 de litri. No. 100 litrów cujki rocznie. Fiecare ani, 100 de litre? No, la cam la 2 ani. A la 2 ani, co 2 lata 100 litrów cujki, także... Da. Jest to piś, jest to piś. Cujka asta are 2 ani. A, ta cujka ma 2 lata, ta cujka ma 2 lata. 2 ani are, da? No okej. Bum, foarte bun. Acum nu s-a făcut. Foarte bun, foarte bun. Și... Asta toamnă, tu se fac? Da, toamnă. Tak? Te jesieni będzie tata robił cujkę. La sfârșitul septembrie se face cujkę. A, we wrześniu. No to dobrze, to super, super. To pijemy w takim razie. No rok. Proszę bardzo, dalsze przygotowania grilla tutaj są rozpoczęte. Co teraz będziemy robić? Tata będzie tutaj dawał sól. To jest taka tradycja z Rumunii, że trzeba posypać ten żar solą. On się wtedy tak bardziej robi taki, no nie wiem jak to powiedzieć, deczepunem sare pentru żar, decze. Ca să ia din putere la żar, să nu se îndrăgi. Okej, okay. Czyli on się robi taki mocniejszy ten żar, mocniejszy się robi. Mai putere, da? Mai putere, așa. Mamy... Cinț, așa. Tak. O, cuica pusta. Avem cuica goală. Cuica goală, cuica pusta, nie ma za dużo. Chyba zostało po ostatnim kieliszku. Tak, mamy po ostatnim kieliszku, jest super. Zobaczcie, co tutaj mamy. Asta este carne de porc, da? De porc și de la țară sau de la... De la țară, da, de la țară. Mamy wieprzowinkę taką ze wsi, ale wygląda, widzicie jak ta wieprzowina wygląda? Wygląda naprawdę jak... Punem? Da, punem. Și acolo avem carne de pui. Kurczaka mamy tam dalej. Także tutaj będziemy teraz sobie smażyć. Będziemy sobie smażyć teraz, zobaczcie jaka wieprzowina, jak ta wieprzowina wygląda naprawdę. To jest dopiero mięso takie z wiejskiej świni, która nie jest naszpikowana niczym, która jest po prostu zdrowa. Asta carne este foarte sănătos. Da? Da. Foarte sănătos carne. Bardzo zdrowe mięso. Zobaczcie jak się będzie smażyło. Jaka wieprzowinka, ale
Normalnie aż mi się robi na duszy, tak lepiej jak widzę, jak to się będzie smażyło. Także takie mamy grillowanie. Takie grillowanie wygląda naprawdę super. Trochę się dym zrobił, ale nie ma się co przejmować. Tutaj mamy jeszcze właśnie tego kurczaka. Co to jest? Chyba wygląda jak pierś z kurczaka, tak? Pierś z kurczaka, tu jakaś wątróbka. A tu jest garnek pusty, do którego będziemy kładli już upieczone mięso. A zobaczcie, jak tutaj dymi. Dymi, ja jestem w pośrodku tego dymu, który leci z grilla, także jest atmosfera naprawdę fajna. Będziemy sobie jeszcze tutaj popijali cujkę. No i co? Będzie się działo. Będzie się działo na grillu, musi się dziać. Jest naprawdę fajna, sielska atmosfera. Widzę, że tata tutaj biegnie. Ciekawe, co on tutaj przyniósł. A, przyniósł takie te łyżki. Furkulice, da? Furkulice. Takie mamy gdzieś tam widelce i te, żeby przewracać mięso tam na grillu. Także tak to wygląda. Tak się tutaj smaży wszystko na grillu. Zobaczcie, tutaj został już w zasadzie tylko kurczak, pierś z kurczaka i mamy też usmażoną wieprzowinę. Zaraz Wam pokażę, ponieważ daliśmy to wszystko tutaj do garczka. Do tego garczka i tutaj jest właśnie usmażone mięso. Tam jeszcze w tej misce są kurczaki, które będziemy smażyć. A tutaj coś jest? Tutaj jest pusto. A tu mamy cujkę, jakby nam brakło. To jest po prostu ten. I jeszcze coś dobrego, taki tuborg. Tuborg jest duński. Duński tuborg w Rumunii. Myślę, że będzie dobry. Idź placze, tuborg, tata. De unde care este tuborg, știi? De la Denmark. Germania? No, Denmark. Cum se spune Denmark? Danemarca, Tania. Danarmianca. Danemarca. Także będziemy sobie pili takiego tuborga. Zaraz sobie tutaj otworzymy, zobaczymy, czy będzie dobry. Myślę, że musi być dobry. Danarmianca, da, tuborg. Tuborg jest popular, ale i na Munia, no? A. Popular. Taki tuborg, także na zdrowie. Norok, coś dobrego, coś pysznego. Danarmianka. Duński tuborg, naprawdę coś dobrego. Na zdrowie jeszcze raz wszystkim. Fajnie. Bardzo dobre. Tak się tutaj dzieje na grillu. Tyle tutaj rzeczy mamy. Smażymy. Zobaczcie, jak się dymi. Dymi się, jak nie wiem, tata tam rozmawia z chłopakiem córki, czyli siostry Anny, który przyjedzie do nas, Gabriel. Tu mam właśnie tuborga, którego sobie popiję. Dobre piwo, które jest naprawdę zimne, takie refreshing, chciałoby ci powiedzieć. I tak wygląda tam grill, który się pali. Już Wam go pokażę z bliska. Smażymy tutaj, widzicie, kurczaki, tu jest jeszcze kiełbaski i jest micz. To jest micz, coś, co ja najbardziej uwielbiam, jeśli chodzi właśnie o Rumunię. Tata tam rozmawia chyba właśnie z Gabrielem, który jeszcze coś przywiezie później tutaj na grilla. Chyba jakieś piwo jeszcze, bo będzie mi za mało. I zobaczcie, jak to się wszystko smaży, jak to się tutaj robi. Jaki jest dym? Nie wiem, czy coś będzie widać. Są dymy dzisiaj na kanale. Dymy, jak to mówi nieraz Michał Pol na swoim kanale Pol Sport. Dymy, bo jest Liga Mistrzów albo coś się po prostu stało. Nie, dzisiaj nie ma Ligi Mistrzów. Dzisiaj jest Liga Mistrzów Grilla, chciałoby się rzec. I robimy właśnie takie dobroci na grillu. Także tak to wygląda i myślę, że będzie na pewno smacznie. Musi być, bo jak żeby nie było. Jeszcze sobie troszkę łyknę tego piwka, które tutaj mam. Taki tuborg, duński tuborg, chciałbyś powiedzieć. Coś pysznego i można ten tuborg, wiecie co, tuborg można przepijać, albo po cujce można przepijać tuborg. Dokładnie tak. Trochę cujki, trochę tuborga. I tak wchodzi najlepiej. Tak wchodzi najlepiej. Myślę, że jest naprawdę smacznie. I dzień dobry. Jest dzień następny. Niedziela.
co tam się wydarzyło, co tam się działo wczoraj. Ach, no mogę powiedzieć, że później już nie miałem siły gdzieś do nagrywania. Jak się położyłem spać, słuchajcie, o godzinie 16, to spałem gdzieś do drugiej w nocy. Później się obudziłem, nie mogłem spać, no ale w sumie to Karim spał bardzo dobrze też w drugim pokoju razem z babcią, tak? Anna spała koło mnie. No i tak nie byłem potrzebny, żeby coś tam interweniować przy dziecku i tak dalej. Spałem po prostu jak zabity później do godziny gdzieś 8 rano. Także tak minął dzień, tak minęło popołudnie właściwie. No i co? I teraz czas na to, żeby trochę się przespacerować. Jestem z małym dzidziem, z Karimem. Tutaj w wózeczku jest mały dzidź ze mną. No idziemy wioską właśnie tutaj sobie pochodzić, żeby trochę się dotlenił jeszcze. Mi też spacer dobrze zrobi, także pofilmuję trochę wioskę, żebyście zobaczyli, jak wygląda. Jest mały dzidź tutaj w wózeczku. Już wam go pokażę bardziej z bliska. Słonko mu tu świeci. Taki mały dzidź, który sobie śpi. Bardzo ładnie ostatnio sypia w nocy. Żeby tak było, jak wrócimy do Bukaresztu, to by było naprawdę fajnie. No nic, pokażę wam troszkę okolice, jak wygląda. Będziemy sobie tutaj spacerować. Akurat jak chciałem pokazywać, to wielkie jakieś płoty, wielkie ten i za specjalnie nic nie widać, ale to za chwilę może akurat dojrzymy. Jedzie gość na rowerze. Taki tradycyjny, gdzieś bym powiedział, wiejski klimat tutaj można poczuć, jeśli chodzi o tą wioskę, o Czernateść. Tutaj jest domek, teraz go będzie widać, taki domek. I co, którędy idziemy, Karim? Którędy idziemy, mały dzidziu? No, tu jest jakiś plac zabaw chyba, tak mi się wydaje, ale ty jeszcze jesteś za mały na plac zabaw. Jeszcze jesteś za mały. W ogóle to wam opowiem, co mi się też śniło dzisiaj. A mianowicie, miałem taki sen i właśnie obudziłem się wtedy o drugiej w nocy, bo doznałem takiego szoku, nie wiem, wystraszyłem się aż, bo śnił mi się Karim, że go wyciągłem z kąpieli, niosę go takiego bez ręcznika, golutkiego i śni mi się, że on jest po prostu taki, jaki jest teraz, czyli że tam ma 2 miesiące z hakiem, tak? I mu mówię do niego tak, Karim, a ty wiesz, że ty się załatwiasz w ogóle w pieluszki, wiesz, że w ogóle tak robisz i ten, a ten nagle patrzy się, a on zaczyna do mnie mówić i mi mówi tak, ty do mnie mówiłeś, jak byłem w brzuszku. Ty do mnie mówiłeś, jak byłem w brzuszku. No i co? I kurczę, i się tak aż wręcz wystraszyłem, jak i obudziłem się, tak? Tak mnie obudziło w nocy. No bo gdzie taki mały dzidź, 2 miesiące i może mi odpowiedzieć w ten sposób, no. On jeszcze nie mówi, wiadomo, przyjdzie na to czas, tak? Ale żeby mi się takie rzeczy śniły, to jest coś niebywałego. Tam za mną jest właśnie ten plac zabaw, o którym wam mówiłem i przed chwilą go minęliśmy. Zawróciliśmy z tamtej drogi, bo była taka szutrowa i częsło tak trochę i tędy chyba będzie lepiej spacerować, dlatego pokażę wam oczywiście okolice, jak wygląda taka wioska, takie typowe domki na wsi właśnie w Rumunii. Myślę, że gdzieś to zawsze będzie trochę ciekawe, tak, bo nie tylko miasto, nie tylko Bukareszt, nie tylko po prostu to nasze Popeștile Ordenii, czy też wiecie jak to jest, nie? Tutaj jest jak jest, życie się toczy inaczej, toczy się to życie wolniej, bym powiedział. Tam są właśnie jakieś domki też po prawej stronie, tak? Tak to wygląda. A tutaj jest mały dzidź, który sobie śpi w wózeczku. Bunaziła. Bunaziła, da. A, câini, no, no, nu fost câini, nu fost câini, nu, nu. Nu știu, că aveam un câini de stătere, erau oamenii ăștia, n-am mai venit de ei. A, nu, no, nu, no, nicio problemă, nu, nu fost câini, nu fost, nu. Am venit în mai după el. Da. Și cheam acolo și simteam bătâni. Da. Eu îmi face noi și noi bătâni. În necazuri.
A aștept ne cază. Da, da, da. Mergem, mergem. Da. Sănătate. Mulțumim, mulțumim, mulțumim. Widzieliście? Pani trochę zagadała. Tak to jest tutaj na wsi. To jest właśnie normalne, że ktoś do was podejdzie, będzie po prostu mówił. Tu się mówi wszystkim dzień dobry. Tutaj nie trzeba się znać, żeby po prostu z kimś porozmawiać. No wygląda to tak, jak wygląda. Pani się tam pytała, czy były jakieś psy. Nie do końca też rozumiałem, co też tak mówi, bo wiecie, mówiła trochę jak starsza taka osoba, jak staruszka, a poza tym chyba tak mają jakiś inny akcent trochę tutaj, jak rozmawiają. Ale wiem, że chodziło jej coś o psy, że czy tam nie było, czy nie szczekały, czy tak dalej. No i powiedziałem jej, że nie było psów. Bo faktycznie nie było, jak tutaj, żeśmy sobie spacerowali i szli z Karimem. Także tak to jest, takie uroki na wsi, uroki na wsi. Idziemy teraz z górki i tutaj też tak przyjemnie jest, widzę, bo w cieniu. Naprawdę fajnie. Taka właśnie okolica. Tutaj już inne domki są. Inaczej już to wygląda. Zobaczcie, jaki dom tutaj po prawej stronie, tam. Domki takie murowane. Rowery zaparkowane przed domem. No i tak to jest. Tak się toczy życie na wsi. Bardzo fajny klimat tu jest. O, słychać już kurki jakieś. Słychać kurczaki piejące. No i tak to wygląda, moi drodzy widzowie. Przejdziemy sobie tędy i nie pamiętam, gdzie ta droga prowadziła. Nie pamiętam, nie jestem pewien, Karim. Ale chyba tutaj, tak mi się coś wydaje, że dojdziemy w kierunku Urzędu Stanu Cywilnego. Urząd Stanu Cywilnego, tam za mną braliśmy ślub cywilny. No i tak to było. Tak to było i chyba ta droga właśnie tam prowadzi, ale to się za chwilę okaże. Za chwilę się okaże. Na razie musimy jeszcze troszkę przebnąć. O, jakaś kicia tam, nie będzie pewnie widać. Kic, 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 kic. Kotku, jesteś tam? Widać cię w kamerze? Nie widać cię, żeś schował się jak wąż. Kicia, kicia, o, teraz będzie widać kicia. Idzie tutaj do nas kicia. Idzie kicia, kic, 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 kic. Jesteś kiciu mała? Jaka mała kicia, chyba głodna jesteś. Chyba jesteś głodna, kicia taka, taka kicia. A mały dziś nie jest głodny, bo sobie zjadł jakiś czas temu. Possał, co miał possać i jest mu teraz dobrze. I tak, miałem rację, dotarliśmy pod Urząd Stanu Cywilnego. Tak się to prezentuje, Primaria, Primaria. Nie widzę, co tam pisze, Consilul Local Czernateść. Czyli taki lokalny urząd. Urząd Stanu Cywilnego, tutaj się wszystko odbywa, śluby, śluby, flagi, właściwie to jedna flaga powiewająca i logo. Twoi rodzice, Karim, brali ślub cywilny właśnie, w tym miejscu, tutaj, Urząd Stanu Cywilnego w Czernateść, także tak to wygląda tam, jeszcze muszę uważać, przytrzymać trochę wózek, ten. Tam jest droga taka szutrowa, znowu kolejna, która prowadzi, nie będziemy tamtędy szli, i będziemy zawracać. Stąd się ogólnie wyjeżdża z wioski, z Czernateś. Tam jest taki mostek. Tutaj widzę jakieś traktory, jakieś coś się dzieje. My wracamy z Karinkiem tą drogą, którą przyszliśmy, ponieważ tutaj spacerowanie wzdłuż tej drogi głównej, nie ma tam chodników. Moglibyśmy tamtędy dojść, ale po prostu nie będzie się szło zbyt miło. Lepiej pospacerować sobie troszkę tą drogą, gdzie nie jeździ tyle samochodów. Właściwie to nic nie jeździ, raz na dzień ktoś, jak tutaj, musi dojechać do domu, czy też z niego wyjechać. Także tak to jest. Tam widzę, prowadzi też jakaś dróżka, ale tamtędy już nie idziemy. Wracam się z Karimem, bo chciałem zjeść jakieś śniadanie, którego jeszcze nie miałem okazji zjeść, napić się też jakiejś kawy. No i co? I dzisiaj po południu trzeba będzie wracać do Popeszti-Lordeni. I wracamy już dzisiaj wszyscy. Także fajnie, cieszę się. I pojedzie z nami prawdopodobnie mama Anny. Także zobaczymy. Widzieliście ją chyba wczoraj właśnie
przez chwileczkę na tym, miałem mówić na Facebooku, na YouTubie. Nie wiem, czemu mam Facebooka w głowie, twarz o książkę. Także taki jest dziś plan. Tutaj jeszcze takie domki. Co to jest? To jest raczej jakieś pomieszczenie gospodarcze, to z drewna. Nie wygląda to na domek. Zobaczcie, jak ludzie mają flagi. Piękna rumuńska flaga tam powiewa na domu. To jest właśnie to, co cechuje Rumunię, co cechuje tutaj ten kraj. Każdy ma gdzieś jakąś tą taką tożsamość narodową i wiele ludzi właśnie gdzieś tak jest w pełni żyje z taką tradycją tutaj. Tutaj jest taka tradycja, jeśli chodzi zwłaszcza na wsiach. Ja to gdzieś tak odkryłem. Ja prawdziwą Rumunię to odkryłem właściwie na wsi. A w mieście, no to co? W mieście jest jak jest. Jest dużo też przyjezdnych, jest dużo ludzi z zagranicy. A tutaj typowa taka rumuńska wioska. Tu mi się nauczyłem właściwie wszystkiego, jak ludzie też tak żyją tradycyjnie. Niektórzy mają toalety na zewnątrz, nie mają nawet tych toalet jeszcze, wiecie co, w domu. Tu takie domy mogą stać, takie wypasione niektóre, czy tam, ale oni będą mieć tam toaletę na zewnątrz, oni będą sobie wychodzić. To nie ma znaczenia, czy jest minus 10, czy jest plus 30. Oni korzystają po prostu z takich na zewnątrz. I to tak jest właśnie tutaj. Tak jest, ale jest też duże właśnie przywiązanie do tego, że ludzie tutaj hodują te zwierzęta. W większości mają czy świnie, czy przynajmniej kurę jakąś, czy coś, czy krowę. Konie, tak? To jest właśnie coś, czego już nie ma tak gdzieś na tych polskich wsiach, coś, co zanikło i tylko są albo jacyś duże gospodarstwa, rolnicy, którzy mają to wszystko gdzieś tam w Polsce, a tutaj każdy ma. Jeden ma mniej, drugi ma więcej, ale każdy generalnie ma to coś koło domu. Musi się dziać. Ludzie tu jakieś mają rzeczy posadzone, jakieś zieleninę, jak się to mówi, tak? Także każdy gdzieś tam ma przy ogródku właśnie też te jagułany, tam jest u sąsiadów jakieś pomidory, jakieś bakłażany, kapusta, ziemniaki, tak? To wszystko się tutaj uprawia, jeśli chodzi właśnie o wieś. O, tam będzie widać, nie wiem, czy będzie widać, jest tam, a nie będzie widać, ale tam właśnie widziałem świnkę, świnka, która była i sobie siedziała w zagrodzie. A ty, leniwcze, co tak tutaj leżysz sobie, co tak sobie tutaj śpisz? Tutaj na środku drogi śpisz? Kicia, co? Miał? Jesteś głodna? Jaka ładna, ruda kicia taka. Jesteś głodny, kitku? Kicia kocia. Były takie bajki, będziemy czytać Karimowi. Jesteś głodny? Głodna? Nie wiem, czy to jesteś ty, czy ona. No. Co tam, kiciu? Co tam, kicie? Już uciekasz? Nie. Możesz mieć jakieś pchły. Dobra, bo jeszcze złapię, jakie pchły. Idziemy, Karim, tak? Żeby ciebie pchły później nie pogryzły, tak? Trzeba uważać, bo tutaj ludzie to ogólnie, jak już mają takie zwierzęta domowe, psa, kota, to sobie tak gania. Po prostu dadzą gdzieś tam jeść. Nie ma tak, że dają jakieś karmy, suche, jakieś ten... Te zwierzęta, koty, oni to karmią jakąś resztkami z obiadu, jakim chleba nawet rzucą tym zwierzętom, żeby jadły. To jest po prostu szaleństwo, moim zdaniem, też trochę. No i tak te zwierzęta gdzieś funkcjonują, tak? Jedzą to, czego nie zjedzą ludzie. No i tak to wygląda właśnie na wsi. Widziałem, że tak jest, jest tak wszędzie. Nie ma tutaj nikogo, kto by, mówię, kupował jakieś specjalne karmy, jakieś specjalne jedzenie, jakieś dla psa, dla kota. Może od święta. Ale tak to raczej się nie zdarza, raczej się nie zdarza. Jesteśmy znowu w pobliżu placu zabaw. Nikt tu nie uczęszcza. Taki jakiś smutny ten plac zabaw. Zaraz się obrócę, to zobaczycie. Trochę taki smutny, jakiś taki, nie wiem, parę kolorowych takich tam gdzieś za mną. Tam widać placyk zabaw. Nikt tu nie przychodzi, nie wiem, może się dzieciom nie podoba, albo po prostu nie jest pora zbyt dobra jeszcze, żeby ktoś tu przyszedł. Nie wiem, ktoś zrobił, miał dobre chęci, ale widzę, że nikt nie korzysta.
Nic, Karim, idziemy teraz do domu, bo tata by też coś zjadł. Ty zjadłeś cyca, ja bym się napił jakiejś kawy i trzeba zjeść jakieś śniadanko. Chleb, który upiekłem i przywiozłem, bo wczoraj nikt chyba go nie kosztował. Znaczy, jedliśmy tak przed grillem trochę, ale w sumie z myślą był, żeby zjeść na śniadanie. Dlatego go zrobiłem. No i tak to jest. Moi drodzy widzowie, napiszcie jakiś komentarz, co wy w ogóle, jak tak pokazuję taką wioskę w Rumunii, uważacie, jak wam się tutaj też podoba, jakby to porównać też z taką typową wsią, która jest gdzieś w Polsce. Napiszcie jakieś ciekawe komentarze. Będzie ciekawie na pewno, jak podzielicie się opiniami. Robiłem też żywca w dniu wczorajszym, w sobotę, i usunąłem tego żywca, bo strasznie nieprofesjonalnie to wyszło. Strasznie. Ja już po prostu czasami wszystko ma swoje jakieś gdzieś granice i ten żywiec był bardzo nieprofesjonalnie zrobiony. Dlatego wyparował z YouTube'a. Ja go wyparowałem. Tak też było. To tak w ramach wyjaśnienia po prostu chciałem wam tylko zaznaczyć i powiedzieć. No jesteśmy, doszliśmy do domu. Na ogródku niech sobie Karim siedzi, póki może. Jak my to mówimy po krakowsku, na polu. Dobrze mu robić świeże powietrze. Jakie minki, poczekajcie, popatrzcie. Będziesz robił teraz minki? Będziesz robił teraz minki, czy nie robisz teraz minek? Jakie minki słodkie. Jakie słodkie minki. Jakie słodki mały dziś. Taki słodki mały dziś, no. Taki mały dziś słodki. Trochę się przebudza, nie wiem. Rano, w dzień on tak różnie to sypia, ale generalnie przynajmniej w nocy nie ma ostatnio problemów. Także to jest dobra wiadomość dla nas, bo możemy lepiej spać. Nie wiem, tutaj go troszkę pobują w wózeczku, to mu będzie lepiej i będzie mu się lepiej spało. O, co to, żeście tak popluł? Trzeba cię wytrzeć, pokaż. Wytrzymy tutaj małego piszka, żeście popluł. Zdarza się, nie ma się co przejmować. Tak to jest. A tutaj są kotek tam jest? Będzie widać kicie? Chyba widać kicie, tak mi się wydaje. I kabralito gdzieś tam biega. Pieseł, tak Karim? Czemu już nie śpisz? Co ci się nie podoba, co? Opowiadaj. No to już wiem, czemu nie śpisz. Ale jaja, wiesz, że to będzie na YouTubach? Będą się śmiać z ciebie. Będą się śmiać, że biedny dzić się porobił. Porobiliście? Trzeba będzie cię przebrać za niedługo, no. No, tak. Jakie minki robisz. Jakie minki, no. Idziemy cię przebrać? Chyba będzie trzeba, no. Dobra. O, jeszcze ziewamy. Jaki jesteś mały dzidź, no. No chodź tutaj, mały dzidziu. Co się dzieje, mały dzidziu? Co się dzieje? Idziesz do taty? Chodź tutaj, mały dzidziu. Mały dzidź, taki jesteś. Mały mój dzidź. Taki jesteś mój mały dzidź. Chodź tutaj, pokaż się tutaj. Pokaż się tutaj, widzą. Jaki jesteś mały dzidź. Pokaż się tutaj do kamery. Pokaż się, jesteś mały dziś taki. Mój mały dziś jest tak gorąco, dzisiaj jest tak cieplusio. Tak cieplusio jest kamień, tak? Tak cieplusio jest. Zobaczcie, jaki mały dziś tutaj idzie do was. Mały dziś idzie do widzów, no. Trzymamy mocno, nic się nie stanie. Gdzie ziewasz znowu do tej kamery? Co? Karimku mały. Pokaż. A, śmierdzi, trzeba przewinąć. Zaraz będziemy przewijać, tak? Będziemy? Jaki jesteś mały dzidź? Jaki ty jesteś ciężki. On już waży ponad 5 kilo. 5 kilo szczęścia ponad, tak? No, tak. Tak. Tak, Karim. Pokaż się tutaj. Tutaj się pokaż. Jaki jesteś dziś? Kiedy ty będziesz chodził, żebyś mógł tutaj tak zajwaniać, chodzić, żeby cię wszyscy widzieli, jak chodzisz sobie, co? Kiedy to będzie możliwe? Za rok?
No za rok dopiero, trzeba troszkę jeszcze poczekać. No. Ty mnie będziesz straszył i mówił w nocy, że mi się będzie śniło, co? Chodź, idziemy do wózeczka. Do wózeczka i zaraz będziemy przebierać małego dzidzia. Na razie tutaj połóż się. Na razie się tutaj połóż. Przykryjemy nogi tylko. Ty nie lubisz mieć nogi odsłonięte i gołe, tak samo jak i ja, tak? Chcesz cumelka? Damy cumelka. Masz, proszę. Proszę. Nie chcesz? Jaki mały dzieci. Dobra, koniec przedstawienia. Jak to nie? Tu jest Anna w piżamie, tak? Anna, piżamowa Anna. Jest i mama. Jest i mama z serduszkiem na... Crazy mama? Dlaczego crazy? Jest i mama. Jest i mama. Nie powiedziałem crazy. Jest i mama. Kabralito? I kabralito. Przychodzi do nas, idziesz do nas. Mały piszku też. To jest kabralito. Dobra, bo nie mogę cię ująć kamerą. No i co, ja już pojadłem sobie. Śniadanie zjedzone. Mam teraz kawkę. Siedzę sobie na ogrodzie. Fajnie spędzać tak czas. Miło, naprawdę. Kawa dobra. Parzona. Tutaj ludzie piją raczej taką parzoną kawę. Najbardziej popularna jest, jeśli chodzi o to, jak się pije w Rumunii. I jeszcze mam jedną taką ciekawostkę. Nie piją też takiej herbaty. Wiecie, jak jest u nas czarna herbata, czy jakiś tego rodzaju. Tutaj się zbiera z drzewa tak zwany czaj. Właśnie herbata, oni to nazywają herbata, tej. Tej, to są takie liście. I oni te liście parzą tak jak normalną herbatę, ale to jest takie, bym powiedział, mnie to herbaty nie przypomina, to jest takie bardziej ziołowo, cytrynowe trochę. Pokażę wam kiedyś to w Bukareszcie, jak będę, bo mamy to po prostu tam przywiezione ze wsi. Anna lubi to pić. I kiedyś, jak tutaj przyjechałem pierwszy raz w ogóle do Rumunii, to Anna się mnie pyta, czy chce herbaty właśnie. Pierwszy raz nie tyle jak do Rumunii, ale tutaj na wieś. I właśnie mi zrobiła to ten i mówi, ale to nie jest taka normalna herbata. Ja sobie myślę, nie wiem, dobrze, no to napiłem się, skosztowałem. Było to takie coś innego. Czy ja to akurat gdzieś lubię? No Anna jest do tego przyzwyczajona, tak wiecie, jak ktoś ma jakieś przyzwyczajenia do pewnych rzeczy, jak się je od małego, to czy też spożywa, tak, pije, no to się ma do tego gdzieś tam takie nawyki, tak, żeby to kultywować. I tak dalej. To tak jak my, Polacy, nie możemy żyć bez ziemniaków, nie możemy żyć bez kapusty. To jest obowiązek na każdym polskim stole. Rosół, kotlet schabowy, tak? Rumuni natomiast tutaj mają inne tradycje jedzenia. U nich musi być mamałyga, tak? To jest podstawą do każdego gdzieś tam obiadu. Dużo rzeczy z grilla, tak jak właśnie jedzą. Ziemniaki? Jedzą ziemniaki, ale nie są one aż tak bardzo gdzieś tam popularne. Kapusta, którą... znaczy, może są, okej, okay, są, nie, ale nie tak jak do przesady jak w Polsce. W Polsce po prostu wiem, że u mnie to się jadło ziemniaki codziennie. A tutaj nie. Tutaj właśnie codziennie zamiast tych ziemniaków jest po prostu ta mamałyga. To jest bardzo popularne, jeśli chodzi o Rumunię. I kapusta kiszona, którą używają do robienia sarmali. Do robienia sarmali, czyli takich jakby gołąbków. Wielokrotnie gdzieś powtarzałem, ale może nie wszyscy będą o tym gdzieś już pamiętać czy wiedzieć. Sarmale zrobione właśnie z tej kapusty kiszonej, z całych liści, bo oni całą taką, całe główki kapusty kiszą. I nadziewa się te sarmale mięsem z ryżem. To jest właśnie słowo klucz. Mięsem z ryżem. To znaczy mięsa jest 80%. 20% to jest ryż. U nas to wygląda tak gdzieś pół na pół, tak? Mniej więcej. Przynajmniej ja takie gołąbki jadałem w Polsce. No a tutaj są inne tradycje, są inne smaki. Myślę, że to też gdzieś warto o tym po prostu wspomnieć. Może zrobię jeszcze jakiś taki kulinarny odcinek. Chciałbym kiedyś zrobić te sarmale w domu. No i pokazać też, jak to się robi. Robiliśmy chyba raz bodajże za nami. Wtedy akurat nie filmowałem, tak, no tak to bywa.
Także tak to jest, drodzy widzowie, mógłbym tutaj gadać dużo, ale nie chcę przeciągać też tego filmu, tego vloga. Będę sobie popijał tą kawkę. No i co? Odezwę się oczywiście później. No i co? My już spakowani w zasadzie. Za niedługo będziemy jechać do domu, do Popeszti Lordeni. Pokażę wam, jak to wygląda, bo jest naprawdę trochę tych bagaży, a jeszcze nie wszystko w zasadzie wsadziłem do bagażnika. Jeszcze nie wszystko, ponieważ zostało jedzenie do zabrania. I co mogę powiedzieć? Muszę kupić w końcu taką lodówkę, bo tamtą, co mieliśmy, to się zepsuła. Proszę bardzo, tak to wygląda. Tu są spakowane nasze rzeczy do samochodu. Jeszcze tutaj coś wejdzie, tak? Ale nie ma tego miejsca zbyt dużo. Ja już nie wiem, jakie to auto by się przydało. Jakiś pick-up normalnie, żeby można było mieć miejsce i to wszystko spakować. Zobaczcie, drzmia na siedzeniu, wwoził wózek. No ale w sumie gdzie ja go mam spakować? Nie mam miejsca. Tutaj jest plecak. Mój, który wziąłem z jakimiś tam podręcznymi rzeczami, z kamerą, ze sprzętem i tak dalej. Dobra, zamykamy. Ale przydałoby się więcej miejsca. Bo tak myślałem, pick-up to jest dobre rozwiązanie, żeby mieć pick-upa takiego. Wtedy będzie taka paka i tam będzie można schować więcej rzeczy. Jejku, już widzę, tu się coś porysowało. Właśnie to jest tak, jak jest dużo bagaży, to ten plastik tutaj od tej klapy, nie wiem, czy to gdzieś będzie widać, to się rysuje. Nie lubię, jak takie jest coś, dziadostwo się robi i tam. Ale to jest spoko, ten Ford. Niektórzy mówią, że Ford gównowód. Ten jest taki poczciwy samochodzik, poczciwy. No, zrobiliśmy mu instalację gazową i jest oszczędniej, ale jeśli chodzi o miejsce i pojemność, nie wiem. Ja nie wiem, jak niektórzy mają rodziny i się mieszczą w takie samochody, jakieś hatchbacki czy coś takiego. Muszę tutaj otworzyć. Także podziwiam, jak podróżują. My nie możemy się zmieścić do kombi. Chociaż niektóre kombi mają większe te bagażniki, tak? A ten ma jeszcze taki trochę nie za duży, bo to jest Focus. Ale to jak mówię, może uda się zmienić na jakiegoś pick-upa. Chciałbym. Bo wtedy jest po prostu duża paka, można zmieścić wszystko, a pick-up to wam zaraz pokażę, jak może wyglądać, jak będzie paka, jak w tym traktorku tutaj, co stoi. Zaraz wam pokażę, no. Taki traktorek ma tata Anny. No i tutaj coś nam robi, jak się to mówi, w ogrodzie tym. I co, i to by była jeszcze większa chyba paka, niż tutaj jest w tej przyczepce, jeśli chodzi o pick-up. Zobaczcie, jak się zachmurzyło. Idą chmury takie, chyba będzie coś z burzy. Tak mi się coś wydaje. W nocy padało, to jak się obudziłem wtedy, to słyszałem, jak padał też deszcz. Także no, tak to wygląda. Dobrze, niech pada. Niech trochę podleje te roślinki. Dzisiaj już jest po prostu tylko i wyłącznie woda. Tylko i wyłącznie woda, aczkolwiek mam też przygotowane jakieś piwko na wieczór i myślę, że może jedno sobie wypiję. Czemu nie, ale piję dużo wody. Mineralna, Borsek, gazowana. Dawno nie piłem gazowanej, ja bardzo lubię, mi wchodzi po prostu tak dobrze. Ach, coś pysznego taka woda. To jest jeszcze taka trochę z lodówki zimna, to jest odpowiednia właśnie o tej porze. Także nic. Myślę, że na razie, na tą chwilę, to jest wszystko z nagrywania tutaj na wsi. Nie sądzę, żebym coś tutaj już więcej nagrywał. Nie ma co. I widzimy się w Bukareszcie. Tam gdzieś nagram jeszcze jakieś podsumowanie tego dzisiejszego filmu, dzisiejszego odcinka. Także 3, 2, 1. No i co? Jesteśmy już w domu. Zajechaliśmy dosyć dawno. Byłem jeszcze za nam zrobić jakieś zakupy. Słyszę, że tam Karim jest niespokojny, ale ona jest przy nim, także nie martw się. I co? Tutaj mamy na zakończenie dnia taki Tuborg, żeby się lepiej później spało. Trzeba sobie troszkę nalać. Co wy uważacie? Jak wam się podobał ten dzisiejszy vlog? Nasz czas spędzony na wsi. Możecie się podzielić jakimś komentarzem.
mam nadzieję pozytywnym. Dobre piwko można sobie tu postawić na balkonie. Także to jest wszystko, co jest w tym filmie, co wam chciałem pokazać. Tak jak mówię, jesteśmy już w domu, będziemy odpoczywać. Zobaczę, czy coś będę nagrywał jeszcze, jeśli chodzi o cały tydzień. Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że tak, że zrobię znowu jakiegoś takiego vloga w ciągu tygodnia. Wplotę w to też jakiś temat, tak myślę, w którym będę mógł coś podyskutować. No i będą się oprócz tego pojawiały jeszcze inne filmy, jak również żywce. Tyle z mojej strony. Pamiętajcie jeszcze o subskrypcji tego kanału, łapka w górę. No i życzę wam miłego dnia, wieczoru, kiedykolwiek będziecie oglądać ten dzisiejszy film. Na zdrowie, Norok, Skol. Pa, pa.